jest takiego fajnego w Unihokeju? Bardzo fajnie się gra i wolno dużo rzeczy wygrać, na przykład medale, puchary i duże, na przykład takie, można jechać na salę się pobawić. Gramy mecze, strzelamy gole, czasami podajemy sobie, no i takie fajne różne rzeczy. Na Unihokeju jak zwykle głośno i gwarno, panie Przemku. Niedawno rozpoczęty kolejny unihokejowy sezon, a lata tradycji w Opolu tej dyscypliny sportu już mamy bardzo, bardzo długie. Tak, już od 2001 roku istnieje Uczniowski Klub Sportowy Trolik. Graliśmy w wszystkich kategoriach wiekowych, a w tym sezonie gramy z dziećmi w Lidze Ogólnopolskiej Wielkopolskiej i w Lidze Polsko-Czeskiej w wieku od pierwszej klasy do 14-16 lat. To jest dyscyplina, którą właściwie można bawić się cały rok. Gramy na sali gimnastycznej, bardzo, bardzo rozwija psychomotorykę ta dyscyplina. Dzieci lgną do nas, ponieważ sekcje są bezpłatne i mogą trenować zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. To ile już dzieci się, panie Przemysławie, przewinęło przez te lata, bo tutaj co najmniej kolejnych kilkudziesięciu podopiecznych biega w tej chwili po parkiecie. Nie sposób policzyć, ale już niektórzy grają w ligach seniorów, już są na studiach, więc przez 20 parę lat przewinęło się bardzo dużo dzieci. To porozmawiajmy o tym, czy to jest rzeczywiście coś, bo pomówił pan, że to jest dyscyplina, która rozwija i motorykę, i inne elementy, także i ważne w tym wychowaniu fizycznym, o czym bardzo często mówimy. I to dość łatwy sport do tego, żeby go opanować, bo bardzo młode osoby mogą zacząć już grać w unihokeja. Robimy zapisy w przedszkolach, tutaj wokół szkoły podstawowej numer 5. I dzieciaki od 6 roku życia zaczynają bawić się w unihokeja. Na początku wiadomo jest to zabawa, ale już od pierwszej, drugiej klasy wprowadzamy elementy techniki i taktyki, żeby dzieci mogły grać w ligach już ogólnopolskich. Długo już bawisz się w unihokeja? Zacząłem przedszkola i wróciłem pod koniec drugiej klasy. A teraz jesteś w której klasie? Trzecia. Jak przychodzę, to najpierw ustawiam bandy. Czyli te rzeczy, o. Później robimy, że trochę trenujemy, później podajemy sobie, mamy przerwę na picie, a później gramy mecze. Dla dziewczyny to chyba trudny sport? Nie, jak dla mnie nie, bo ja już trenuję długo i umiem. Ojej, długo to znaczy ile już lat trenujesz? 2 lata i pół. Taki trening jest jednak wymagający, tak? Trochę widzę, później koszulka jest spocona. Tak, ma się takiego kija i jest piłeczka i się prowadzi i się strzela do bramki. A co jest dla ciebie najtrudniejsze, a co najłatwiejsze w tym sporcie? Czasami mi się udaje strzelać, a czasami nie, ale ja umiem strzelać w bandzie. Ta kariera unihokeisty rzeczywiście może trwać dobrych kilka czy kilkanaście lat? Tak, tak. My prowadzimy akurat grupy do 16 roku życia, ale mogą się rozwijać tak, że dalej idą na studia i tam są drużyny studentów i grają w całej Polsce, zarówno we Wrocławiu, jak i w Poznaniu. Są nasi zawodnicy. To powiedzmy troszkę teraz o takich elementach treningu, z którymi do czynienia mają dzieci. Przede wszystkim technika, to jest najważniejsze na początek. Muszą się nauczyć strzelać. Są dwie metody strzałów, jest ciągnięcie i klepa. Następnie muszą nauczyć się dokładnie podawać i zwodów. Jak umieją już te elementy, to wtedy wprowadzamy już zaawansowane elementy techniki, ustawień na boisku i grają. Już grają, dzieci zaczynają systemem grać 2-2-1 albo 2-1-2, w zależności od tego, jakiego mamy przeciwnika. Gra i zabawa to jedno, ale także i klub organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, bo dla dzieci to przecież jest frajda, tak jak mówiliśmy, w dyscyplinie, którą można uprawiać się cały rok. Najważniejsze jest to, że tutaj uczymy dzieci grać i stawiamy na to, żeby każde dziecko nie, w zależności od umiejętności może nauczyć się u nas grać w unihokeja. Nie robimy selekcji. Dzieciaki mają bezpłatne różnego rodzaju wyjścia raz w miesiącu do kina i na salę zabaw, ale ponadto jeszcze organizujemy od 20 paru lat wypoczynek letni i zimowy dla dzieci. Między innymi teraz jedziemy do Pokrzywnej na zimowisko, które odbędzie się w lutym 2025 roku. Dzieci będą miały tam oczywiście cykl treningów, ale tam jest jeszcze zaginione miasto Rosenau, gdzie są różnego rodzaju atrakcje. Nie boisz się grać z chłopakami? Nie. Ale jest trudniej, jak się z nimi gra, czy lepiej, jak się gra z samymi dziewczynami?
samymi dziewczynami. Jakie się elementy wykonuje na takim treningu? Bo powiedziałaś, prowadzi się kija i tak dalej, ale jakie jeszcze są ćwiczenia takie, które trzeba wykonywać, to co trener czy pani trener każą wam robić? Na przykład takie podawanie piłką, bandę i różne kółka, robienie z piłką, strzelanie i takie na boki z piłeczką. Okay. To jest fajna dyscyplina, czy jeszcze trenujesz też coś innego? Trenuję jeszcze coś innego. Mm-hmm. A co? Koszykówkę, unihokeja właśnie, basen i jeszcze taekwondo. Czyli w ogóle lubisz sport, to rozumiem, lubisz się ruszać. A na jakiej pozycji grasz tutaj na boisku, bo tutaj są ustawieni z przodu, z tyłu zawodnicy? Różnie. Umiesz pogodzić i naukę, i sport? No, tak, umiem. Zawsze idę na unihokej od razu po szkole. W sensie idę o 15:50 tutaj na tą halę, przebieram się i idę sobie. A później nie ma problemu z lekcjami? No nie mam. I dziewczynka i chłopiec każda w każdym wieku może w każdej chwili dołączyć do trolika? Tak jest. W każdej chwili zapisy trwają cały rok. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Drużyny w projektach unijnych prowadzimy zarówno z dziewczętami, jak i chłopcami. Równocześnie grają w jednej drużynie. W Lidze Polskiej już się nie da, ale też dziewczyny grają z nami w Lidze Wielkopolskiej.